Hejka, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj będzie to vlog, którego będziecie kontrolować wy. Będziecie kontrolować mój dzień. Chyba to nie dzisiaj, tylko jutro, ponieważ dzisiaj jest piątek. Nagrywam dla was ten początek. A jutro ogólnie będzie się wszystko działo, czyli ten cały vlog. I dzień, który będziecie kontrolować. A więc to będzie, moi widzowie z Instagrama kontrolują mój dzień. Jeżeli nie wiecie, o co w tym chodzi, to chodzi w tym o to, że będę wam zadawać na Instagramie pytania. Na przykład, co mam zjeść na śniadanie, co mam ubrać. I to wszystko będzie we vlogu pokazane. I będziecie kontrolować po prostu, co jem, w co się ubieram, gdzie idę i tym podobne. A więc zapraszam was do oglądania. Hejka, ogólnie jest sobota i ja dopiero wstałam i mam chrypę, ponieważ jestem trochę chora. Więc mam nadzieję, że nie będziecie zwracać uwagi. I jeszcze jestem nieubrana i nierozczesana i zaczynam dla was tego vloga. Zaraz was zapytam i wstawię zdjęcie, co mam ubrać. I nie pokażę wam tego dokładnie, ale tutaj będziecie mieli screena, co wybraliście później. I zaczynamy. Właśnie wam wstawiam te outfity i na to wy wybierzecie to. Są bluzka z myszką, Miki z Kropa i leggings z Adidasa. Są takie leggingsy z Adidasa i taka bluzka z LC Waikiki. Wstawiłam właśnie te outfity i poczekamy teraz 15 minut i zobaczymy, jaki będzie wynik. Na razie wygrywa outfit drugi i poczekam jeszcze chwilkę, bo jest 33 na outfit pierwszy i 67 na outfit drugi, a więc outfit drugi na stówę wygra. Wybraliście outfit drugi, ponieważ jest 67 czy jakoś tak na jego procent i tam wam się pewnie pojawi teraz screen. Sorry za moją chrypę. I ogólnie wam nie powiedziałam, że dzisiaj jedziemy z Zuzią na sterówkę i będę was też tam pytać, gdzie mam iść, co mam robić i tym podobne rzeczy. W tym czasie teraz, bo mam inną bluzkę, więc jak będę ubierać tą, to zapytam was na Instagramie, co mam zjeść na śniadanie. Okej, a więc ja się ubrałam, zaraz się jeszcze rozczeszę, wam się pokażę. I w tym czasie wstawiłam dla was, żebyście zdecydowali, co mam zjeść na śniadanie. Czy płatki, czy serek. A więc zaraz wam się pokażę w lustrze. A więc no, wybraliście te leggingsy z Adidasa i tą bluzkę. I nie wiem, czy mam flesza włączonego. Pewnie mi się niechcący włączył. Ale ogólnie to tak. Na dworze dzisiaj jest pochmurnie i nie jest aż tak ciepło. Więc ja pewnie jeszcze założę sweter później. I idę sprawdzić, czy wyniki w ankiecie, co zjeść, są już. No, czy po prostu już zagłosowaliście. A więc ja sobie robię płatki, bo właśnie to one wygrały. Tutaj będziecie mieli screena. Było 40% na serek i 60% na płatki. Ogólnie sobie robię te cinnamon płatki i ja mam mleko bez laktozy, ponieważ po prostu mam uczulenie na laktozę. A wyłączyłam właśnie flesza i zapalę światło, więc będzie lepiej widać. I no. Właśnie was zapytam, którym przemyć twarz, czy tym. Chcę wam zrobić zdjęcie na Insta. Okej, będę właśnie iść i wijam sobie te chusteczki, ponieważ była bardzo gorąca miska i się sparzyłam i troszkę wylałam, ale już jest posprzątane, więc w tym czasie jeszcze zrobię tylko zdjęcie na Insta. A więc właśnie weszłam na Instagrama i jest 20% na tonik, a 80% na żel. A więc będę musiała dzisiaj
przemyć sobie twarz żelem. Zaraz wam go pokażę i tutaj wam się wyświetli screen. Przez autokorektę w tym... na Instagramie pomyliło mi się i zamiast przemyć twarz, to napisałam przeżyć twarz, ale to chyba nic. Nie przeszkadza wam, tutaj leży jeszcze ten outfit, muszę go zaraz wziąć. I tym oto żelem mam dzisiaj umyć twarz. Okej, najpierw sobie ogólnie przemyję twarz taką... jeszcze się nie rozczesałam, więc jeszcze nie zwracać uwagi na moje włosy. Taką chusteczką specjalną. I dopiero potem tym żelem, ale żel będę musiała albo palcem rozprowadzić, albo papierem. I pewnie wezmę papierem, ponieważ właśnie się okazało, że nie mam wacików. Muszę po prostu na razie to w kilku minut. Ale to ślicznie pachnie żurawiną, nawet jest napisane, że z wyciągiem żurawiny. I to ślicznie naprawdę pachnie. Okej, okay. Jest już dobrze rozprowadzone i więcej ogólnie się już nie maluję, tylko przemywam sobie twarz, a więc no, teraz idę się rozczesać. Tym was jeszcze zapytam, jakich perfum użyć, a więc później wam się też ukaże screen. Pytałam się was właśnie, którym się poszukać, czy Coco Chanel, czy tymi Calvina Kleina. I czekamy teraz na wyniki. Włosów muszę użyć takiej lądy, bo innego nie mam, a więc was nie zapytam, no bo to nie ma sensu po prostu, bo mam tylko jedno. Tylko takie. Znaczy, mam jeszcze inne do włosów, ale po prostu to jest najlepsze z tych wszystkich, bo ogólnie to kupiłam w salonie fryzjerskim za 36 zł, a te różne inne, co kiedyś używałam, to mam z Biedronki, ze ileś tam, nie pamiętam dokładnie, bo nigdy nie patrzę na ceny, ale to jest najlepsze do rozczesywania włosów. I jeszcze zaraz wam pokażę, jaką szczotkę używam. Szczotkę mam taką, bo Tangler Taser w ogóle mi nie rozczesywał. On tylko właśnie te kołtuny robił jeszcze bardziej. Ja nie wiem, dlaczego mi tak niby... Wszyscy mówią, że to jest taka najlepsza szczotka, ale jakoś dla mnie... ona nie jest najlepsza, bo tylko mnie kołtuniła jeszcze bardziej, a wy napiszcie, jak wy myślicie, czy jest dobra szczotka Tangler Taser, czy ten. Czy po prostu ją lubicie, czy nie, czy mieliście w ogóle kiedyś, ale ja wolę na pewno taką, bo lepiej rozczesuję. Właśnie się rozczesałam i będę zaraz sprawdzać wyniki. Tymi perfumami musiałam jeszcze raz wstawiać przed chwilą, ponieważ okazało się, że niechcący nie wstawiłam, po prostu nie nacisnęłam przycisku i wyszłam po prostu z tej strony i już by pewnie były wyniki, ale no musiałam teraz od nowa wstawiać. Ogólnie mam 40 minut, bo o 12 dziś mama pewnie będzie, bo będziemy jechać na tę starówkę i jedziemy potem po Zuzie. Bo jedzie ze mną Zuzia, a no mam nadzieję, że zdążę jeszcze, zanim te wyniki z tego będą i potem już wychodzę. Okej, a więc wygrały Coco Chanela perfumy i zaraz się poszukam i będę zaraz wychodzić, ponieważ moja mama zaraz po mnie będzie, bo jednak będzie wcześniej, jest godzina 11:30 i po prostu będzie wcześniej. Ja jestem już gotowa i zaraz będę wychodzić, ponieważ moja mama właśnie już jedzie po mnie i jeszcze biorę ten mój worek i wkładam tutaj właśnie telefon, sweter, jakby było trochę zimniej, bo na razie się rozpogadza i robi się coraz cieplej, ale wziąłam jakby co i picie zaraz jeszcze wezmę. Właśnie się pakuje worek i ogólnie
Tak jak mówiłam, że na razie sweter, biorę jeszcze picie i powerbanka. Ja ogólnie na razie kupiłam tylko takiego sushi i zaraz was zapytam na Instagramie, czy kupować coś jeszcze. I poczekamy na wyniki z ankiety. Ciocia! Weź już złotówkę, ja złotówkę. Do Galerii Wileńskiej na KFC i na jakieś zakupy, a więc później się do was odezwę. Jezu, no. Zaczekać od blask na myśli twych.